Witajcie w kolejnym odcinku biegowym. Dzisiaj jestem przejazdem w Bielsku i trudno odpuścić sobie takiej okazji, żeby biec na Szyndzielnię. Za nami stacja kolejki linowej na Szyndzielnię. Tutaj rozpoczynamy, mamy trzy różne trasy. My biegniemy taką mieszaną trochę szlakiem, trochę drogą dojazdową do schroniska. Pogoda, jak widzicie, mgła, pada, jest niezbyt fajnie, ale nam to nie przeszkadza. Niech moc będzie z wami. Jedziemy! Rozlało się na dobre, ale biegniemy. Cóż zrobić? Pierwszy cel osiągnięty. Szyndzielnia. Lecimy na Klimczok. Jesteśmy w totalnej chmurze. Mam nadzieję, że wyżej może wyjdzie już słońce, ale chyba to nie takie oczywiste. Jesteśmy na Klimczoku, 1117 metrów. Wybiegliśmy sobie tutaj z dołu, jest 7 km. Przed nami za chwilę schronisko. Tutaj generalnie piękne widoki są, jak nie ma chmur. Ale mgła też jest piękna i cudowna. Wiecie, jak się fajnie oddycha? Jedziemy! Salona narta! Jesteśmy w schronisku pod Klimczokiem. Bardzo fajna traska, super! Biegnie się doskonale. Właśnie mi powiedziało 8 km, więc tyle tutaj jest. Zajrzymy do schroniska. Cześć wszystkim! Zostawiamy schronisko razem z turystami, zostawiamy chmury i mgłę, zbiegamy z powrotem do Bielska. Aparat ląduje, kamera ląduje na głowie, będę robił zdjęcia, więc zobaczycie sobie całą traskę na szybkim przeglądzie zdjęciowym. To kończy się nasza dzisiejsza wycieczka. Mapa. Zaparkowaliśmy sobie tutaj pod hotelem i tędy czerwonym szlakiem na Szyndzielnię, później na Klimczok. Przepraszam, wybiegliśmy tu żółtym do schroniska. No i z powrotem czerwonym szlakiem. Tu biegliśmy sobie tędy z powrotem zielonym w dół. No i na niebieski. I z powrotem na parking. Zajebista trasa. Polecam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!